Antoni Żubryt, ale nie o nim chcę dziś opowiedzieć. Chcę opowiedzieć o jego synu, bo to najmłodszy więzień polityczny reżimu komunistycznego. Nie dlatego, żeby młodsze dzieci nie siedziały w więzieniach, ale dlatego, że to jedyne dziecko, na które wydano nakaz aresztowania. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Sanoku wydał nakaz aresztowania na 5-letniego chłopca pod zarzutem współpracy z bandą ojca. Mogłoby to się wydawać śmieszne, gdyby nie fakt, że pan Janusz przesiedział w więzieniu pół roku i wypuszczono go dopiero po zamordowaniu rodziców, a potem oddano go do domu dziecka. Powiedziano, że rodzina wychowała go na takiego samego bandytę jak ojciec. Krzysztof Szwarczyk, dobrze znany we Wrocławiu, zresztą w całej Polsce również, poprosił mnie kiedyś, żebym napisał piosenkę dla dzieci, dla tych niemowląt, które siedziały na oddziałach kobiecych, które widziały się z matkami tylko w porze karmienia. I napisałem kołysankę więzienną. W ostatniej zwrotce wykorzystałem fragment autentycznej